20 minut. W Europie. Ale cały odcinek z miejscowości Grotendrosa. 2 godziny bardzo malowniczy, fajne zdjęcie prowadzą. Jest pregoła. Jest opisane. Także jak jest sporo. A są lasy. Za moimi plecami, czyli po prawej stronie puszcza. 1500 km powierzchni. Badachy wilków w okolicach Szczytna, Rysie, Łosie, Jelenie. Duża populacja wilka, naprawdę też jest duża. I w okolicach Popielna, ale na brzegiem Bełtanu w dzikim stanie żyje kilka tabunów dzikich koni polskich. Czyli tych koni, które zewnętrznymi cechami wyglądają tak panu. Thank you.
Za chwilę Chopin. Perła Mazur. Robert Sport. Chopin. Deszcz pod koniec rejsu. Statek pasażerski.
pierwszy statek Sybilla. Tutaj ten pierwszy statek pasażerski Sybilla. Tutaj wyjeżdża statek. Wypływa, nie wyjeżdża. Wypływa jeden. I tutaj jeden stoi. Ale hamuje. W ogóle co? No ja, ci prawie żeśmy się zderzyli. Prawie żeśmy się zderzyli. Grażyna się z Dargonin zderzyła prawie. Dargonin z Grażyną się prawie zderzyła się prawie Grażyna z Dargoninem. Wypływał tyłem i nie widział. Tutaj drugi pasażerski to Wigry. To jeszcze trzeci stoi. Tutaj trzeci to jest. Trzeci to jest Kisajno. Trzeci tutaj stoi Kisajno. Tutaj jeszcze jeden stoi. Tutaj jeszcze jeden. To Mikołajki. Ale tu jestem. Przepłynęliśmy. W ogóle żeśmy się zdarzyli prawie. Ten most drogowy. Byliśmy na swoim kursie, oni nam po prostu przecięli kurs. Jakby doszło do kolizji, to jest chyba 100% nich, nie? A do przyjrzałem się zareagowało. Tutaj już, ostatni most. Ostatni i pierwszy most wyprawy. Czyli pierwszy i ostatni powinno być. Ogólnie dzisiaj to 15 lipca 2022 roku. Mikołajki i Hotel Gołębieski w Mikołajkach tutaj. I to jest pierwszy i ostatni most kolejowy na właśnie trasie statku Grażyna, który należy do Hotelu Gołębieskiego. Tutaj ten hotel. Polecam przyjechać na Mazury do Mikołajek, do Hotelu Gołębiowskiego. I też przepłynąć się tutaj płyniemy statkiem Grażyną.
statek Grażyna, to już mówiłem, własność hotelu Gołębiowskiego. Zresztą co prawda jest pięciogwiazdkowy hotel na wyspie Mikołajki, tak się nazywa ten hotel, ale on chyba nie ma statku, nie wiem. Tutaj tam jest plaża, tutaj w hotelu, tutaj piach tutaj się odkrył, tutaj w ogóle piach jest tutaj na wierzchu, nie wiem czy widać, ale może widać, to jest ogrodzone. To koniec rejsu, ale mógł się rejs skończyć inaczej, by się Grażyna z Dargoninem zderzyła. W ogóle przy brzegu, nie wiem czy widzicie, taki czarny statek. To statek Tadeusza Gołębiewskiego, a Grażyna Gołębiewska to właśnie jego żona. I tak się nazywa właśnie ten statek, dlatego się nazywa. I to jest właśnie jego statek. Obecnie Tadeusz Gołębiewski już nie żyje. Grażyna Gołębiewska chyba też, ale nie mam stuprocentowej pewności. A tu jest taki czarny statek. To jest motorówka bardziej niż statek. Tutaj już blisko widzicie ten statek. Motorówka, no czemu mówię statek, jak to motorówka? Chyba motorówka, nie wiem czy na pewno. Gdy tam ludzie wsiadają, to hamujemy już. No, do zobaczenia. Jeszcze tutaj pod koniec filmu. Mówię sorry po prostu, że filmów nie było już jakiś tydzień, może nawet dwa. Ale po prostu wakacje. Były wakacje, było gorąco, albo deszcz padał, to nie chodziło się na perony. A później wakacje, no i tak się złożyło. Oczywiście jutro w sobotę film ze stacji Ruciane Nida. Prawdopodobnie nagramy albo pociąg osobowy, albo pociąg TLK Biebrza. No to do zobaczenia!